Dzień dobry, moi drodzy. Od rana nucę tę piosenkę Agnieszki. Jest jedną z moich ulubionych z jej repertuaru. Piosenka, która przywołuje u mnie bardzo piękne wspomnienia. Wspomnienia ludzi i miejsc, których jest coraz mniej. Czasu, który nigdy już nie powróci. Zapachów i smaków, tych z dzieciństwa, podobno najbardziej wyrazistych. Wspomnienia, które nikt nie jest w stanie mi odebrać. Dziś z rana było piękne słońce za oknem. Ciszą takie dni, gdyż są rzadkością w te pory roku, kiedy to przeważającej mierze są deszcze, mrzawki i mgła. 11 listopada, dzień, kiedy w Polsce oficjalnie jest obchodzone Święto Niepodległości, przeważnie bywa pochmurno i mgliście, albo już takie mam skojarzenie, ponieważ zaczyna się pięknie, patriotycznie, wzniośle, a kończy się Marszem Niepodległości, tradycyjnie ozdobionym prowokacjami i bójkami z policyjną interwencją. Zawsze mnie to przypomina film z 2004 roku Wesele, gdzie na początku pięknie, ładnie, wzniośle, a pod koniec imprezy bójki i zatrute niestrawnym bigosem goście. Czy tak już pozostanie z tymi świętami? Czy coś się zmieni? Czy to już jest taka tradycja obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada, ustanowiona w 1989 roku? Tradycja to przekazywanie ognia nowym pokoleniom, a nie gloryfikowanie razem popiołu. Przypomniało mi się, mąż pyta żony: powiedz mi, kochanie, dlaczego teraz obcięłaś szynkę z obu stron, zanim ją włożyłaś do garnku? Nie wiem, mama zawsze tak robiła. Dzwoń do mamy, chcę wiedzieć dlaczego. Mamo, dlaczego przed wkładaniem szynki do garnka obcinałaś ją z obu stron? Nie wiem, córciu, moja mama, a twoja babcia zawsze tak robiła. Zaraz zadzwonię i ją zapytam. Dzwoni. Mamo, powiedz mi, dlaczego zanim wkładałaś szynkę do garnka, zawsze obcinałaś ją z obu stron? Ja tak robię, twoja wnuczka też tak robi. Powiedz, dlaczego? Nie wiem, dlaczego wy tak robicie, odpowiedziała babcia, a ja po prostu miałam za mały garnek. Tak to jest nieraz z tymi tradycjami. W tym roku, 11 listopada, rodacy kamraci zjeżdżają się do Głogłowa, gdzie odbędzie się marsz Ręce Precz od Naszych Dzieci. Wydarzenia z 1109 roku tłumaczą, dlaczego do marszu pod tym hasłem wybrano właśnie Głogów. Mam nadzieję, że pogoda podczas przemarszu dopisze, aczkolwiek prognozy na to nie wskazują. Tak też było 21 stycznia tego roku, kiedy przed rozpoczęciem marszu w Warszawie pogoda była taka, jak w tym powiedzeniu, że dobry gospodarz i psa na dwór nie wystawi. Deszcz ze śniegiem, wiatr, chłód. Jednak kiedy marsz się rozpoczął, pogoda się uspokoiła, przestało padać na radość tych, kto w ten dzień odznaczył swoją obecność o to miejsce i antywojenny przemarsz w szczytnym celu. To nie nasza wojna. Natura była dla nas łaskawa, bo nasz cel i intencje są słuszne. Mam nadzieję, że również w sobotę będzie podobnie. Pozdrawiam myślących i do zobaczenia już pojutrze w Głogowie. Jak czerni, najczerniejszy.
cisza i słoneczny brzask. Jak szepty miłosne i rozpaczy krzyk, tak my sobie obcy chociaż jednej krwi. Jak bak na organach, jak anielski chór i szereg milczący stawiony pod mur. Jak stół pełen jadła i jak ryżu garść, na tym samym świecie różny jest nasz świat. Lecz słuchaj, oto jest wiadomość. Ze wszystkich prawd najbardziej święta, najbardziej naszej wiary godna, tak prosta i tak niepojęta. Myśl, co pozwala żyć i konać. Jestem tobą każdą chwilą, wiekiem, dniem. W moich oczach obraz żyje twój jak sen. W moich myślach wciąż kołacze twoja myśl. Jestem tobą. Jak kapłan bez wiernych, bez ofiary kat. Jak heros bez chórza, jak bez Abla Kain. Jak żołnierz bez wroga, jak bez ucznia mistrz. Bez siebie zaczyny tak mało, tak nic. Jak wolność zgnębionym, jak nieczułym bum. Naszym drogą ziemia, ziemi naszej sól. Jak planetą gwiazdy, jak gałęzią wiatr. Człowiek człowiekowi, czy potrzebny tak? Thank you.